2-1 wygrywacie na ciężkim terenie i długo oczekiwane zwycięstwo wyjazdowe. Dokładnie, no czekaliśmy od meczu z Lechią Gdańsk wyjazdowego i cieszę się, że tutaj na Wiśle udało się wygrać, przełamać tą złą pasę i teraz myślimy już o meczu z Lechią Gdańsk u siebie i mam nadzieję, że też go wygramy. Potrafisz odtworzyć przebieg tej akcji, po której zdobyłeś bramkę? No, widziałem, że lewą stroną Karol, tak, Karol Linety przeszedł jednego obrońcę i piłkę wycofał na 15-14 metr. No, wystarczyło mi tylko dobrze dołożyć nogę, żeby piłka wpadła do siatki. Czerwona kartka trochę ułatwiła zadanie? No, oczywiście, no, jeżeli gra się w przewadze, to na pewno jest zawsze łatwiej trochę, ale cieszę się, że pokazaliśmy charakter, przegrywając 1-0, wyszliśmy na wynik dla nas korzystny i wygraliśmy ten mecz. Twoja zmiana była podyktowana jednak urazem? Tak, dokładnie. No. Zaczynałem czuć ból w mięśniu dwugłowym. No. Podjąłem taką decyzję, że lepiej, żeby zagrał zdrowy zawodnik, niż ja bym miał sprokurować jakąś sytuację przez tą kontuzję.